No hej, dzisiaj podpowiadam sobie trochę na wasze komentarze. Ty masz soczewki, co nie? Tak, noszę soczewki, myślałam, że to jest raczej dobrze widoczne, ale jeżeli ktoś jeszcze nie jest pewien i chciałby potwierdzenia, że to są soczewki, to... Myślę, że już teraz nie powinno być wątpliwości. I nie są one po prostu kolorowe, noszę je, bo ponieważ mam wadę wzroku. Jarałaś coś przed nagraniem. Przed tym nagraniem, co skomentowałeś, to tak, jarałam coś. Przed tym nic nie jarałam. Ogólnie staram się nie jarać przed filmem, żeby nie zacząć mówić wam jakichś dziwnych rzeczy. Noemi, jesteś dziwnym człowiekiem. Noemi, jesteś dziwnym człowiekiem. Nie wiem, co tak dokładnie chcesz przez to powiedzieć, że jestem dziwnym człowiekiem, ale potraktuję to jako komplement. Dobra, kolejne pytanie. Kebab czy pizza? No na pewno kiedyś kebab. Teraz jak już nie jem mięsa i jestem wegetarianką, to pizza wygrywa zdecydowanie. McDonald's czy KFC? McDonald's. Tablet czy telefon? Telefon. Rysowanie czy malowanie? Rysowanie. Co sądzisz o wojnach na YouTubie? Mniej więcej pewnie wiecie, co o nich sądzę, ale raczej po prostu mnie bawią albo po prostu przerażają. Zależy, o jaką wojnę chodzi. Ogólnie to, co dzieje się na polskim YouTubie teraz, jest straszne i wydaje mi się, że będzie coraz straszniejsze, jeżeli to dalej będzie tak wyglądało. I niestety dużo YouTuberów, dobrych YouTuberów, rezygnuje z bycia YouTuberem, ponieważ to środowisko się robi kompletnie toksyczne, sprzedają się bardzo dziwne rzeczy, bardzo dziwne kontenty, największe branie mają niestety dramy. Ogólnie niech kto ogląda, co mu się podoba, to nie jest za bardzo moja sprawa. Dlaczego ty masz tak mało subskrypcji? Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, ja tego też nie rozumiem, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę. Jeju, proszę, powiedz mi, skąd masz tą czapkę? Jest przeurocza. Pytanie o czapkę pojawiało się naprawdę bardzo często, nawet pisaliście do mnie maile i też pod zdjęciami na Instagramie. Pojawiały się ciągle pytania, gdzie ja kupiłam tą czapkę, także powiem raz a porządnie tą czapkę z uszami. Tą czapkę mam demo i kupiłam ją gdzieś latem, chyba, więc dosyć już dawno i jej nie ma już na pewno. Otylia, ale jesteś dziwna. Ale jestem dziwna. Otylia, jak dorośniesz, to też będziesz dziwna. Nie wiem, czemu jestem dziwna, nie wiem, co we mnie dziwnego. Ja zawsze dla siebie byłam dosyć prosta. Zawsze się miałam za osobę dosyć szczerą i konkretną, więc nie wiem, co w tym może być dziwnego. Coś dziwnego kojarzy mi się z czymś nienormalnym, z czymś podejrzanym. A nie wydaje mi się, żebym dawała takie symptomy. Hello, to znowu ja. Mam pytanie, jakie zwierzęta najbardziej lubisz? Ja najbardziej kocham gołębie. Wiem, że to może być trochę dziwne, ale najbardziej kocham gołębie, a po nich prawdopodobnie będą psy. Jak zresztą widać, to ja i moje dwa gołębie. Masz tunel, jak nie, to czy planujesz sobie go zrobić? No, moja historia z tunelami była dosyć droga. Nie wiem, czemu zapytałaś się, czy mam jeden tunel, bo zazwyczaj się robi je dwa. Pojedyncze tunele są raczej rzadziej spotykane, ale miałam tunele. Rozepchany był do 2 mm długości, tu gdzieś wsadzę zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądał. I zaczęłam po prostu mieć z nimi problemy, nie wiem z jakiego powodu. Potem wymieniałam akrylowe rozpychacze na metalowe, na po prostu na przeróżne tworzywa. Używałam taśmy PTW, nic nie pomagało. Zmieniałam nawilżacze do ucha, to też nic nie pomagało. Pytałam się lekarzy, pytałam się piercerów, pytałam się różnych ludzi, którzy noszą tunele. Oni nie mieli takich problemów, ja po prostu dostawałam ciągle jakichś złych reakcji na tym uchu. To ucho zaczynało po prostu, powiedzmy sobie szczerze, wyglądać bardzo paskudnie. No i musiałam je wyjąć. Co prawda, no jest mi trochę szkoda. Ale oczywiście planuję do tego powrócić i na pewno sobie uszy rozepchać, bo dalej mi się to podoba i jest dla mnie fajne. Lubię modyfikacje ciała, także na pewno wrócę do tego, jeżeli mój stan skóry na uszach się polepszy, to na pewno wrócę do rozpychania. Mam pytanie, oglądasz anime? No, oczywiście, jak byłam młodsza, to na pewno oglądałam bardzo dużo w gimnazjum, w podstawówce, trochę w liceum, ale później mi to coraz bardziej przechodziło. Hura, 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 hura! Ale podobało mi się i nie mam absolutnie nic do anime. Ostatnio sobie nawet powiedziałam, że dawno nie oglądałam, już chyba parę lat, żadnego takiego filmu, więc myślę, że teraz staram się po prostu coś czasami włączyć i pooglądać. Mimo, że za bardzo nie mam na to czasu ani chęci, jak znajdzie się coś fajnego, to
może jeszcze będę oglądała, czemu nie. Z racji tego, że ja czytam wasze wszystkie komentarze, przynajmniej staram się czytać wszystkie. Dużo pytań pojawiało się odnośnie tego jeszcze, czy coś narysuję na kanale, bo jak jesteście ze mną od samego początku, to na pewno wiecie, że oprócz makijażu interesuję się też rysowaniem. I dawno nie było żadnego rysunku, także jeżeli pytacie, czy jeszcze coś narysuję, to na pewno coś jeszcze narysuję. Tylko to po prostu jest bardzo czasochłonne. Wyobraźcie sobie, że rysujecie coś przez 7 godzin, 5 godzin i musicie złączyć to do filmiku, który w przyspieszeniu trwa jakieś maksymalnie 3 minuty. To jest bardzo ciężka praca, no i nie każdy chce to oglądać. Też na Instagramie oczywiście zawsze wrzucam swoje rysunki. Jeżeli chcesz pooglądać jakieś prace, to zapraszam cię na mojego Instagrama. Kamila, jak dbasz o cerę, bo jest idealna? Wydaje mi się, że nie powinniście patrzeć na czyjś wygląd, czy na czyjąś cerę, czy kondycję, czegokolwiek przez pryzmat filmików, ponieważ na filmikach mało co widać niedoskonałości i małe drobne rzeczy, łatwo to ukryć. Więc tak jak jestem na przykład na filmiku pomalowana i są nałożone jakieś drobne filtry czy poprawki filmu, czy tak jak macie zdjęcia na Instagramie, no to wiadomo, że tych doskonałości nie będzie widać, make-up po to nosimy, żeby to zakrywać. I wiadomo, ja jestem dziewczyną, jak każda inna dziewczyna, mam problemy ze skórą. Może na pewno nie już tak jak kiedyś, kiedy dorastałam, ale moja skóra też ma swoje dni, w których potrafi wyglądać naprawdę przerażająco i beznadziejnie. A są takie dni, w których nawet bez makijażu będzie wyglądała naprawdę dobrze. Aczkolwiek staram się naprawdę, naprawdę dbać o swoją skórę, żeby wyglądała jak najlepiej. Wiadomo też, widzowie zwracają naprawdę dużą uwagę na wygląd i staram się dobrze wyglądać, żeby wam się to po prostu dobrze oglądało. A jeżeli chodzi na co dzień, to na co dzień aż tak się na pewno nie maluję. Noemi, czy masz problem z gojeniem swoich mikrodermali? Wy naprawdę niczego nie przeoczycie w tych filmach. Dużo z was zauważyło, że mam zaczerwienienia wokół moich kolczyków, mikrodermali, które mam pod obojczykami. No i prawda jest taka, że tak, mam problem z gojeniem się mikrodermali. Ogólnie one są bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o pielęgnację. Teraz jak na razie są pod dobrą opieką lekarza, spróbuję uratować. Mam nadzieję, że to mi się uda, bo nie mogę się z nimi rozstać. Ja ogólnie miałam kilka komplikacji z modyfikacjami ciała i z kolczykami. Także więc nie jest to dla mnie dużym zaskoczeniem, że coś się spieprzyło trochę. Okej, to tyle pytań, jeżeli chodzi o to Q&A. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zadajcie mi je w komentarzu. Jeżeli podobał ci się taki odcineczek, to zostaw lajka, no i wpadaj na inne portale, na których jest mniej więcej: Facebook, Snapchat, Instagram. Linki znajdziesz tutaj albo w opisie pod filmikiem. Dzięki za oglądanie, dzięki za zadawanie pytań i trzymajcie się. Na razie, do następnego odcinka. Cześć!